16 listopada zespół Pieśni Tańca Piekoszowianie uroczyście obchodził jubileusz 20-lecia swojej działalności. Zespół dał wspaniały pokaz swoich umiejętności wokalnych i muzycznych. Nie zabrakło również ogromnej dawki dobrego humoru, a goście przy dźwiękach ludowej muzyki wspaniale bawili się, świętując wraz z Piekoszowianami. Lat, tak jak pani zauważyła, to już jest to troszeczkę czasu i ważny jest z tego względu, że to jest właśnie ten rok jubileuszowy, który był dla nas bardzo ważnym rokiem. Ważnym występy, ważnym wydarzenia artystyczne, ważnym wyjazdy, bo Bruksela, Warszawa, Noc Muzeów, przepiękna, prestiżowa nagroda świętokrzyskiej kultury, więc no, co dodać, co ująć. Oby te kolejne lata takie wspaniałe były, to tego byśmy sobie życzyły z całego serca. Podczas uroczystego jubileuszu nie zabrakło gratulacji i życzeń dumy z licznych sukcesów zespołu, nie kryje burmistrz Teresa Jakubowska. Kultywują tradycje, kultywują nasze pieśni ludowe, kultywują polską wieś, promują przede wszystkim miasto i gminę Piekoszów. Wszędzie są. Nie można powiedzieć, że gdzie się nie pokażą, zawsze dostają wyróżnienia, zawsze dostają nagrody. Teraz chcę podkreślić, że ostatnią nagrodę dostali przez panią marszałek województwa świętokrzyskiego, panią Renatę Janik, gdzie odebrali w teatrze. Zasłużone byliśmy wśród 6. Na tyle nominowanych to jest ogromne wyróżnienie. Pod ogromnym wrażeniem sukcesów artystycznych Piekoszowian byli licznie zaproszeni goście. Dobrze, że mają wciąż ten zapał, ten entuzjazm, tę młodość, tę chęć, ten niegasnący płomień, który pozwala im poświęcać bardzo dużo czasu, żeby szlifować swoje umiejętności, po to, żeby później, kiedy występują, kiedy śpiewają, kiedy tańczą w tych swoich kolorowych strojach, żeby dawali radość i żeby też pokazywali, jak wygląda folklor naszej świętokrzyskiej ziemi, tej piekoszowskiej też, jak bawili się nasi dziadkowie, babcie, na czym to wszystko polegało, skąd czerpali radość. Piekoszowianie zawsze godnie reprezentują nie tylko naszą gminę, gminę Piekoszów, ale również powiat kielecki, również województwo, także jak będą dalej się tak rozwijać, to zaryzykuję stwierdzenie, że będą najlepsi w naszym kraju. Uroczystość była nie tylko okazją do podziwiania niezwykłych talentów członków zespołu, ale także do wspólnej zabawy przy dźwiękach muzyki ludowej. Trzeba przyznać, że jubileusz był niezwykłym wydarzeniem, które przypomniało wszystkim o sile tradycji i pasji do folkloru.